Witajcie akwaryści. Po drodze z weekendu, który spędziłem z rodziną w Druzgiennikach w akwaparku, wracając do Warszawy, wpadłem do naszego klubowego kolegi Krzysztofa w Grajewie i tutaj pokazuję wam jego hodowlę. Witajcie akwaryści. Dzisiaj odwiedziłem tutaj kolegę w Grajewie, naszego klubowego kolegę z klubu fanów ryb żyworodnych. Przywitaj się, cześć. Cześć. Tutaj jego piękne ryby. Powiedz mi, zajmujesz się rybami żyworodnymi, czy też jakieś maszynne? Co tutaj u ciebie? Nie, ja głównie tylko miczeki hoduję. No i jak zauważyliśmy, na dole też mamy Pomocników do selekcji. pomocników do selekcji, pielęgnice, pawioki, tam sumy schowane są. Czyli zaczęliśmy temat selekcji. Powiedz, po co tą selekcję tutaj robimy w akwariach w ogóle? No wiesz, nie robisz selekcji, to byle co wychodzi później. Albo jakieś krzywe, albo brzydkie, słabe płetwy, słabe kolory. No właśnie tak jest przy żyworódkach, a zwłaszcza przy mieczykach takich bardziej, że tak powiem, rasowych, jak te nasze, na przykład alfy czy koi, to trzeba jednak selekcjonować te ryby. Dokładnie tak. A tak spytam z ciekawości, dodajesz sól do akwarium, czy nie? Jak to jest? Tak, przy każdej podmiance dodaję. No Tu ja. akurat mam beczkę, w której wodę rozrabiam, Aha. bo akurat u nas woda jest słaba, więc muszę zero mieszać. Okej. No i zawsze tam z 6 kilo na 200 litrów sypię i dolewam, nie? 6 kilo soli na 200 litrów. No. No, ja też dodaję 6, 3 kilo, sorry. 3 kilo na 200 litrów. Tak. 3 kilo na 200 litrów wody. No to też warto, żeby zapamiętali tutaj nasi koledzy z klubu, że 3 kilo soli na 200 litrów wody kolega dodaje. No ja No, też oczywiście akurat. na tej świeżej wody, nie? No, ja też dodaję soli, bo jednak wtedy te nasze żyworódki jakoś lepiej tak wyglądają i. No i co? I nie chorują tak często. No, dokładnie tak. Tutaj widzę, że masz, próbujesz zrobić alfy z tych tutaj samce czerwone, samice ciemne, ale tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, zawsze jest problem z rakiem. Często to u ciebie wychodzi właśnie rak? W hamburgach wcześniej nie wychodził, w tych alfach wychodzi, nie? Tutaj jedną właśnie mamy samicę taką, że z tyłu na ogonie widać. No, Tak. no to kwestia krzyżówki właśnie, jak się to krzyżuje, żeby ten rak nie wychodził, ale z czarnymi rybami to właśnie jest taki problem, że wychodzi rak na tych rybach. Tak, no wiesz, wystarczyłoby dać świeżo czerwoną krew, nie? I ten problem by zniknął, tylko nie możesz dać, bo już nie będą takie czerwone wychodziły. No właśnie, no to właśnie doświadczenie. Tak, więc te czerwone też muszą być po alfach, żeby z tymi czarnymi je krzyżować. A tutaj masz zielone tuxedo. No, resztkę. A przepiękne, przepiękne, one bardzo ładne są. Tak, ja też je lubię. I też chyba takie ryby ciężko kupić u nas w zoologicznych, takie jak tutaj masz. W zoologicznych raczej nie znajdziesz. Może No. gdzieś w większych miastach. No tak. No piękne. A na dole selekcjonerzy nasi, tak? Czyli zjadają krzywe ryby. No, krzywych to nie ma, ale... Ale tak, cały odpad zjadają. Nie przybierają. A powiedz, jak często podmieniasz wodę? Co 2-3 dni. O, no to bardzo często. Tak, wiesz, dużo jedzą. Dużo sikają, dużo kubek. A powiedz, czym karmisz w ogóle? U mnie w 90% to idzie żywa rdzenia tylko. Mhm. A dodatkowo spirulinka, Mrożonki mieszana dajesz rdzenia. jakieś? Dorosłym ochotkę daję. Mhm. I masz jakąś ulubioną firmę, gdzie bierzesz ochotkę? Od jakiegoś znajomego od nas z grupy biorę ochotkę, wiesz? Aha. Ten Robert A, Romanowski. no ja od Roberta też brałem właśnie ochotkę, bo to co kupiłem w jakimś Katrineksie czy Carmexie, to jakoś tam choroba jakaś wchodziła zaraz po tej Tak. ochotce, a u Roberta jakby biorę ochotkę, on ją tam mrozi w minus 70 stopniach, ja nawet u Roberta byłem, No. no to on tą ochotkę ma taką spoko i tam jest bardzo mało wody w tej ochotce też jak się kupuje. Tak, tam praktycznie jest sam czysty ropak i taki żywy, a to co w sklepach, to wiesz, to co Padina, zdechnie, to oni no. mrożą i sprzedają, Właśnie nic to nie też dodają. zauważyłem, że właśnie u niego to ta ochotka jest taka Fajna. fajna, gruba i taka niepadlina. No i też robiłem eksperymenty i wrzucałem kostkę od niego ochotki do wody i też nie barwiło to tak wody mocno, że takiego syfu nie robiło. No nie. Ja tak
samo, odmrażam w pojemniku, wiesz, wody naleję, czekam aż to odmarznie, ale to jest praktycznie czysta woda. No, ale tak właśnie często na grupach jest tak powiedziane, że ta ochotka nie jest najlepsza, ludzie, niektórzy mówią, że to jest niedobry pokarm, ale powiem ci, że mieczyk to nie urośnie taki konkretny, żeby nie dać mu mięsa, że tak powiem. Musi żywy pokarmy dostawać i tak dalej. No roślinnym to wiesz, same takie zakałce rosną. No właśnie, na samym suchym czy roślinny pokarm to właśnie nic konkretnego nie wyrośnie. No to jest wiesz, tylko dodatek jak witaminy, nie? Dokładnie. A tutaj jakie masz ładne też czerwone tuksedo. No to młodziutkie jeszcze. Tutaj wszystko młodziutkie. No tak. Widzę, że tutaj prawie wszystkie mają długą płetwę też. No, tam same liry są. A powiedz mi, tak jak rodzę u ciebie, to dużo wychodzi lir? Bo ja to mam zawsze problem. Mnie to z 20% tylko lir wychodzi. Z młodych. Z tych czerwonych tuksedo było 5 zwykłych. Aha. Setka lir i żadnej delty. O, no to są... po King Lirach młode są. Okej. Okay. No to dobry materiał, że tak dużo lirowych rodzi. No. No, to to fajne, fajne. Tutaj też masz jakieś ciekawe. To te painted są. Podobne do berlinków, tylko mają dużo większe te czarne plamki. Mhm. I rodziców skąd ich miałeś? Z Indonezji. O. To samca w sumie odpowiadał. Samca tylko, tak? Tak, to też King Lirowy, nie? Okej. Okay. Czyli widzisz, też część ryb musiałeś sprowadzić gdzieś z zagranicy, żeby po prostu sobie materiał znaleźć. Takiej ryby w Polsce ciężko kupić. No, no praktycznie wszystko co mam to są z tych ryb, które z Indonezji ściągałem. Mhm. Kwestia krzyżówek. No, po paru latach się ma prawie wszystkie. Dokładnie, no. Zobaczymy teraz co tutaj po drugiej stronie mamy. Masz fajną rybę. A to są miesiąc starsze, nie? Od tych, co na dole były. Okej. Okay. Też Grajewo to taka mała mieścina, tutaj więcej jest akwarystów? Hodują trochę żeworódki? Ty, no kilku jest. Na palcach jednej ręki można było policzyć. No bo też jeden sklep jest z rybami, tak? Czy więcej? Z rybami jeden jest. Okej. Okay. Bo tutaj czasami jeździsz do Białegostoku albo do Ełku, bo to chyba najbliżej stąd, nie? No czy jest, Łomża? Ale ja nie jestem zwolennikiem sklepu zoologicznego. Ciężko tam dostać dobry materiał. Tak. Kiedyś w Łomży był też taki sklep Alfaro, pamiętam. Nie wiem jak teraz, bo ja też do sklepów, powiem ci, nie jeżdżę. No ja nie wiem, nie powiem ci. No. Nie, zawsze nawet jak szukam jakiejś świeżej krwi, to wiesz, od hodowców takich, którzy mają pojęcie o rybach. No tak, tak. Najlepiej od hodowcy kupić. Też tutaj w okolicy w Kolnie jest Bąk, on klei akwaria. Też tam ma sklep w Kolnie. On dużo akwarii robi, też do Warszawy sprzedaje. To ja od niego zamawiam akwaria. No, on dobrze klei te akwaria. I ten... O, tutaj widać i młode z dorosłymi pływają, tak? Tak. O. I nie zjadają głupiki, widzisz, młodych. Jak dobrze dostają jeść, to nie zjedzą. No tak, jak ryba najedzona, to ci nie zje młodych. Tak. Tak to jest. Pamiętasz, kiedyś tam miałem te duże akwarium i też u mnie pełno tych mieczyków było, bo ryba była dobrze najedzona, to jej się nie chciało ganiać za młodymi. No. No, no to... jeszcze jak roślinki masz albo coś, to w ogóle, nie? No, ja... ale jak chcesz sobie coś dobrego wyhodować i tak dalej, trzeba odławiać, nie? No, trzeba, wtedy trzeba. Masz czego wybrać, a zazwyczaj jest tak, że zjedzą to, co jest najlepsze, nie? Dokładnie, te które chcemy, żeby dalej hodować i zachować ten gen. To z reguły znika najszybciej. No, one mają najmniej szczęścia po prostu. No. Tutaj widzę, że też taki kojec zbudowałeś. Tak. Potężny. Akwaryści to złote rączki. Po prostu samemu muszą też czasami coś budować, no nie? Nawet trzeba, bo nie można kupić nic dobrego. Wszystko co kupisz to jest malutkie, nie? No tak, takie do domowych warunków. Jak tak. Duża samica, to będzie się męczyć w takim małym kotniku. No. No, teraz tych dorosłych nie mam, żebyś zobaczył, no to takie po 15 cm tu zbyły, nie? No tak, bo ty mówiłeś, że się pozbyłeś tych starych już i zostawiłeś sobie młodzież, żeby więcej miejsca mieć na młodzież w akwariach. Dokładnie tak. No, ale młodych ryb masz sporo. Teraz jak to podchowasz 2-3 miesiące, to z tej ryby będzie ryby, co? No
No to jest nic teraz. Tak? Mało masz teraz? Tak. Wcześniej jeszcze na ziemi miałem z 10 akwarium. I okay. W każdym było tak przegęszczone, że szok. Ale wiesz jak to jest, jak się przyciśnie to czasami pół roku i jest tyle akwariów, że się trzyma w pojemnikach plastikowych, tak jak u mnie. No u mnie to samo było, nie? A powiedz mi, sprzedajesz trochę ryby? Można u ciebie zamawiać, jak będzie potrzeba? Jak mam jakieś nadwyżki, wiesz, najlepsze sobie zawsze wybiorę, a co mi zostanie, no to zawsze z komuś sprzedam, nie? Nikt i u kogoś oczy nacieszę. No tak. I co najlepiej do ciebie na Facebooku się odzywać, tak? Tak. Czy jakiś numer telefonu? Na Facebooku. Na Facebooku każdy pisze do ciebie. Tak, to wiesz, zdjęcia chcą, filmy zaraz chcą. No. Nikt się mną nie kupi, nie? No dobra, fajnie, że u ciebie jest taka opcja, że można też kupić tą rybę. No dobra, to by było na tyle z tych moich odwiedzin w Grajewie, czyli akwaryści z Podlasia kolejni. Bardzo dziękuję Tobie właśnie za to, że nas tutaj ugościłeś. Przybij pionę, piąteczka. Tak, dziękuję. I akwaryści, odzywajcie się tutaj do kolegi na Facebooku, jak będziecie mieli ochotę coś zakupić. I na pewno się podzieli z Wami nadwyżkami. No, do usłyszenia, trzymajcie się. Tutaj mieliśmy skończyć film, ale wisienka na torcie. Tutaj kolega nam pokazał, że jeszcze ma w salonie akwarium. Zobaczcie, takie duże, już z dorosłymi rybami, to też tutaj, no i waktajle i no dobry miks pływa. Zobaczcie, jak co tutaj się dzieje, piękne, duże ryby. To ogólnie jest krzyżówka platynki z mieczykiem. No, taka mieczoplata i tutaj te białe. No, super, piękne. Ale ta krzyżówka bezpłodna jest. Tak? No. Nie daje młodych? Nie. O, widzisz. Do tego zostały. Nie ma zagrożenia. Piękne, no. Tak jak ja kiedyś miałem te duże akwarium, też tego pływało towarzystwa dużo. No dobra, to taka wisienka na koniec filmu. Takie akwarium pokazowe kolegi, mieczyków pełno. Jak widzicie, potrafią urosnąć jak konie duże. Dobra.